Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Grupa powstańców szturmuje barykadę, jest rok 1918, po drugiej stronie żołnierze w niemieckich charakterystycznych mundurach i takich hełmach z takimi różkami. Jeśli oglądaliście może najnowszy Na Zachodzie bez zmian, to te hełmy tam takie noszą żołnierze, ale film jest inny. No, polscy żołnierze, powstańcy szturmują, w końcu zdobywają tą barykadę, Niemcy uciekają. Ci polscy powstańcy siadają zmęczeni, gdzieś otwierają jakieś siedzenie, manierki. No i wtedy podjeżdża samochód z czterema jakimiś takimi gościami nadętymi, wychodzą i mówią: teraz jest tutaj Polska, my zwyciężyliśmy, wy tam idźcie dalej, atakujcie, a my tu utworzymy rząd i administrację. No, tak mniej więcej to wyglądało. Chodzi mi po głowie ten film. Kiedyś dawno temu go widziałem, ale nie jestem pewien, czy jakiś to nie był film o powstaniu wielkopolskim. Ale utkwiła mi ta scena jakoś tak w pamięci, właśnie taka charakterystyczna i chyba dlatego, jak to często jest w Polsce i jak się traktuje ludzi, którzy poświęcili się dla czegoś, czy ostrzegali przed czymś, że w końcu to i tak wypada jakaś banda cwaniaków i spija śmietany i oni się zajmują rządzeniem, a rządzeniem zajmują się też pewnie tak, jak i walczyli. No, takie mi filozoficzne, słuchajcie, myśli nachodzą na temat zarządzania ryzykiem i nie tylko, i przewidywania. Chociażby dlatego, że ostatnio widzę, że pojawia się coraz więcej osób, które że tak powiem, podłączają się do trendu i nagle zaczynają mówić: no tak, rzeczywiście nie jest najlepiej i w ogóle to myśmy to wszystko też przewidywali, albo przynajmniej dają do zrozumienia, że przewidywali. No to są takie dyżurne, gadające głowy w telewizji, ale poeta, pamiętacie to? Poeta pamięta, że oni siedzieli cicho i nic złego nie przewidywali. No właśnie, to tak jak trochę w tym filmie, prawda? Taka chyba jest rzeczywistość i taki to jest kraj. No ale jak nie ma lessons learned, prawda? Nie ma doceniania, a może nawet ważniejsze, bo chyba nie doceniania, wybierania ludzi, jakichś podnoszenia w tym sensie w docenieniu społecznym, ale w ogóle na jakieś lokowanie, na jakieś stanowiska, wypychania, na jakieś wyższe stanowiska przez system, to rozumiem. No to potem mamy jak mamy, prawda? Niczego się nie nauczyliśmy. No to zobaczymy zresztą, co się będzie jeszcze działo i my tu chociażby po to jesteśmy, żeby to komentować, prawda, świnko? W ogóle to wam muszę powiedzieć, że to crazy jest, bo nagrywamy ten odcinek w piątek wieczorem. No ale tak jak dzisiaj jest Dzień Niepodległości, więc wszystko jasne, ale nie byliśmy na żadnym pochodzie, nie krzyczeliśmy razem z panem Bąkiewiczem, prawda? Właśnie, to ciekawe jest, jak taki człowiek mógł tak wysoko zawędrować. No ten system go w tym sensie rozumienia system go wypchnął, prawda? Że taki człowiek tak wysoko zawędrował, jak wielu mu również podobnych, ku naszemu nieszczęściu. No właśnie, że się czegoś nauczyliśmy, czy się nauczyliśmy czegoś z czasów sanacji, też się nie nauczyliśmy. Chociażby Józef Piłsudski, taka sławna, wielka postać, gdzie dzisiaj przeczytałem, że to był wręcz celebryta w pewnym momencie. No, robi to wrażenie, prawda, kasztanka, tutaj żołnierze idą walczyć z Ruskami, ale z drugiej strony przecież to on stworzył antydemokratyczny system, który, no, tą sanację... Dobra zmiana, prawda? Która doprowadziła do narodowej katastrofy, do narodowej hekatomby 1939 roku, tak? No. Niemcy byli silniejsi, ale może już atramentu wylano, że to jednak mogło się inaczej potoczyć. Może moglibyśmy coś ugadać. Na pewno mogliśmy inaczej rozegrać wojnę w 1939 roku.
No i właśnie, czego się nie nauczyliśmy? Nie było żadnych lessons learned. Takie myśli na 11 listopada. No my tu jesteśmy oczywiście jako Ryzykonomia, żeby to komentować, bo tak sobie pomyśleliśmy, jaka jest, można powiedzieć, misja i wizja Ryzykonomii, prawda? No chociażby taka, wydaje mi się, że my potrafiliśmy przewidzieć wiele wydarzeń, czy kierunek wydarzeń już w 2015 roku, pisaliśmy na wielu forach. Wtedy nam masa ludzi pukała w głowę, hejtowała nas, grożono nam naprawdę, łącznie z jakimiś tam fizyczną przemocą. Cholera wie, kto to był, prawda? I straciliśmy kontrakt. Pamiętam ten, co przynajmniej wiemy. Gdzieś staliśmy z białą różą, nastaliśmy się pod różnymi sądami. No właśnie, nic z tego specjalnie pewnie, no nie, tego nie można powiedzieć, że wynikło, prawda? Bo to też jest ciekawa sprawa, czy z takich rzeczy nic nie wynika, z aktywnego sprzeciwiania się obywateli. Należy się sprzeciwiać nieprawości, może to jest naiwność, to na pewno jest naiwność, słuchajcie. Swoją drogą miałem ostatnio taką rozmowę z pewną młodą osobą i ona mówi, że młody, nie, ja jakoś tam zagaiłem, nie pamiętam, gadatliwy jestem, no i powiedziałem, czy wyraziłem pogląd, że młodzież nie korzysta dzisiaj ze swoich możliwości działania w demokratycznym państwie. No nie jest to demokratyczne państwo, no ale działania. No i już słyszałem takim oburzeniem, że no jak to? Przecież młodzież dzisiaj jest taka aktywna. Mówię, no gdzie jest aktywna? No w internecie. No. Ja wtedy powiedziałem, no mylicie państwo, mieli pani świat realny od świata rzeczywistego, tak? No, tu panie w internecie towarzysza Balbiny ani nie przekona, ani nie przestraszy, ani żadnego innego dyktatora. Świat zmienia się w realu, a nie w internecie, tak? Przynajmniej na takim poziomie społecznym, chociaż rzeczywiście jest mnóstwo marzeń, żeby wszystko się zmieniało teraz w internecie. Słuchałem ostatnio, jeszcze nie dokończyłem, ostatniego numeru podcastu Lexa Friedmana. Tam jest wywiad z Rajem Kurzweilem, chyba tak to ładnie, no, należy było przeczytać. On jest takim autorem, myślicielem kilku książek na temat sztucznej inteligencji. No i są tam jako między innymi takie oczekiwania, że gdzieś chyba około 2029 roku sztuczna inteligencja będzie mogła przejść ten sławny test Turinga, czyli nie będzie rozróżnialna w rozmowie od inteligencji ludzkiej. Właśnie z tą inteligencją ludzką, to naprawdę jest takie wielkie wyzwanie. No w każdym razie, no i tam różne takie pomysły i zawsze jak słucham o tej sztucznej inteligencji, różnych myślicieli, chociaż Ray Kurzweil jest na pewno mądrą osobą, jednak tam jest refleksja, to tak się mimo wszystko zastanawiam, czy ktokolwiek się zastanawia, po co to jest, tak? Po co? Jakie ludzie będą z tego mieli korzyści? Bo słuchajcie, takiej gadki, takiego wyjaśnienia, że to jest po to dlatego, że no to sławne, że góry bo są, bo się spinamy, tak? No to, że to jest postęp, ale właściwie dlaczego, tak? Czy ktoś sobie zadaje pytanie, dlaczego ten postęp, do czego to prowadzi? No właśnie, do czego to prowadzi? Czy dla zaspokojenia ciekawości grupy naukowców? Czytam teraz, robię sobie taką kwerendę literatury z tematu insurtechu, fintechu, czyli różnych technologicznych rozwiązań nowych w sektorze finansowym, w sektorze insurance, czyli ubezpieczeniowym i nie tylko. No i tam nagle się tak autor pisze, jest tam taki tekst chyba z Deloitte'a, tej firmy konsultingowej, taka mała, można powiedzieć, projekcja, czy lekko fantastyczna, co to będzie w 2030 roku, jakiś Johnny wstaje, wszystko za niego, wszystko przewiduje, ma ubezpieczenia do tyłka podłączone i do wszystkiego i to jest w ogóle wszystko super, a w ogóle to już agentów nie ma, bo nie potrzeba, prawda? No ale ile jest tych agentów ubezpieczeniowych, co z tymi ludźmi się stanie? Fajnie to wszystko brzmi. Oczywiście chłopaki z wielkiej, słuchajcie, co to wtedy zostanie? To już nie będzie wtedy wielkiej czwórki, tylko pewnie wielka dwójka i pół, albo wielka jedynka. No oni się takimi rzeczami nie przejmują, bo przecież doradzą, tak. Natomiast co się z tymi ludźmi stanie, to jeden Pan Bóg wie. Takie mi przychodzą tutaj myśli, ale przygotowałem sobie też parę takich spostrzeżeń, z którymi chciałem się Wami podzielić, żeby jednak trzymać tą linię nagrywania, harmonogram.
Planuję kolejny odcinek w formie wywiadu. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Muszę jeszcze tylko przetestować oprogramowanie i no, myślę, że będzie ciekawie. Całkiem nieźle te wywiady mi wychodziły, kiedy je miałem okazję prowadzić. Jeszcze nie w formie podcastów. Pracowałem kiedyś jako dziennikarz. Również panele na konferencjach też potrafiłem całkiem źle zagaić. Wiecie, to jest taki stary, może powiedzieć, nieporozumienie, że właściwie panel dyskusyjny to jest takie miejsce, że się siada paru gości i zaczynają pieprzyć, prawda? I sala ziewa. No nie jest to takie proste, słuchajcie. Nie jest to takie proste tak samo, jak nie jest proste moderowanie na przykład dyskusji, co zawsze powtarzam, bo spróbujcie zamoderować dyskusję, czyli ten sławny burzę mózgów, czy jakakolwiek inna to jest forma twórczej pracy z kilkoma czy z kilkunastoma osobami z zarządu, dyrektorów, doświadczonych gości i gościń. No właśnie, feminatyw. To nie jest wcale takie proste, żeby tu jakieś wnioski z tego padły. Przypomina mi się moderacja takiej dyskusji, no tutaj mały przerywnik, w jednej firmie, której kiedyś doradzałem, bardzo sympatycznej. No naprawdę, różne bywały, tam były sympatyczni ludzie, otwarte umysły. No i w tej firmie, chociaż usłyszałem tam kiedyś od jednej osoby, że właściwie, no ale to, no zostawmy to. Na temat internetu, jak to dużo rzeczy jest w internecie? No jest, zostawmy to. Wracając do tego panelu, czy tego dyskusji na temat ryzyk, to w pewnym momencie tak już byli wszyscy zmęczeni, bo dyskusja trwała już ładnych parę godzin, to był chyba piątek, prawda? I nagle była dyskusja chyba o business interruption, czyli w ogóle takim punkcie, który mógłby tam rozwalić im biznes. No oni mówili, że wtedy zareagowali, że mają fajną polisę na business interruption, czyli taką jakby co, to tam pokryje im straty. A ja się ich zapytałem, no dobra, ale po ilu dniach takiej przerwy wchodzi ta polisa w życie? No oni powiedzieli, po piątej, a ja mówię, po pięciu dniach. A ja mówię, dlaczego po pięciu dniach, jakiś tam unieruchomienia linii produkcyjnej? No bo tak nam tam poradził jakiś broker i mieliśmy tak w no w tej polisie. Ja się ożywiłem i tak na nich patrzę i mówię, no dobrze, ale po ilu dniach tak naprawdę wasz główny odbiorca, czy wasi odbiorcy powiedzą do widzenia, możecie już nam nie wysyłać towaru. Oni tam pomyśleli, coś policzyli, mówi, a po trzech dniach. No to mówię, to już was nie ma po pięciu dniach, prawda? No właśnie. Czasami trudno jest zadać właściwe pytanie, czasami to właściwe pytanie się pojawia przypadkowo, czasami po jakimś czasie, ale to jest sztuka zadawania chociażby przy moderacji właściwych pytań. Dlatego wcale nie jest to proste i chociażby mam nadzieję, że te wywiady, bo nie wykłady, ta, będą też ciekawe, ale o tym wkrótce. Kilka nowości, które mi się na moim radarowym ekranie Ryzykonomii pojawiło. Taka komisja dotycząca Pegasusa pod tym Committee of Inquiry to Investigate the Use of Pegasus. Oni, słuchajcie, wygenerowali taki raport no, na temat Polski, bo o tym chciałem powiedzieć. Właściwie nie wiem, dlaczego się uśmiecham, bo to jest w sumie, słuchajcie, straszne. I ta komisja napisała, to jest na razie draft takiego raportu, że szpiegowanie, kapowanie w Polsce za pomocą Pegasusa, ale to są przecież i różne inne systemy, jest praktycznie unlimited, jest nieograniczone, tak? I prawa ofiar są minimalizowane i praktycznie nie mają się do kogo odwołać. Kontroli nad tym nie ma żadnej. Rząd polski oraz jego lojaliści, tak można powiedzieć, czytam tu z angielskiego, kontrolują wprost i nie wprost wszystko w tym systemie podsłuchiwania. Ta informacja, która jest harvested, prawda, to nawet niezłe słowo, jest żniwiarze, tak, czyli zbierana za pomocą spyware, jest później używana w kampaniach przeciwko krytykom rządu, opozycji, przez govern control state media, czyli TV ściek, wiadomo o co chodzi, tak. Wszystkie środki, że tak powiem, bezpieczniki zostały wykręcone i rząd ma pełną kontrolę nad tą inwigilacją, totalną inwigilacją i ofiary nie mają się praktycznie biorąc gdzie zwrócić o pomoc, tak?
No bo nie do państwa, bo państwo ich podsłuchuje. Straszne, prawda? To jest straszne. To jest na razie draft.